Panie Adrianie, jest Pan pierwszym pacjentem Cannabis Clinic, przynajmniej oficjalnie zapisanym. Z tego co kojarzę, nawet chyba osobiście kwalifikowałam Pana do terapii. Jak to się stało, że Pan do nas trafił? Oczywiście generalnie trafiłem przez przypadek. Wyczytałem informację po prostu na reklamie na Facebooku. No i zachęcony tym, że leczyłem już się jakby na własną rękę, no to stwierdziłem, że przyjdę jednak. Leczyłem? A mógłby Pan coś więcej powiedzieć o swojej chorobie? Od kilku lat borykam się z nerwicą. I w moim przypadku to się objawia tym, że cierpię na przewlekłe jakby napięcia mięśniowe i ciągły przewlekły stres, który też powoduje m.in. problemy ze snem. Ja kiedyś potrafiłem się budzić po 5-6 razy w ciągu jednej nocy. I taka sytuacja trwała tygodniami, ja potrafiłem być naprawdę wykończonym człowiekiem. No i potem leczenie farmakologiczne. 1, 2, 3, 4 lek, tych leków było kilkanaście. Łącznie z benzodiazepinami. Są takie leki, które doraźnie bardzo mocno uspokajają i są bardzo skuteczne, ale minus jest taki, że mocno uzależniają. Jak Pan się czuł po tych lekach? Generalnie raz lepiej, raz gorzej, ale minusy przesłaniały mi znacznie plusy jednak. Bo objawy psychosomatyczne przy lekach typu SSRI, SNRI i tak dalej, właśnie takich leków pierwszego rzutu, tak zwanych w cudzysłowie antydepresantów, za dużo tego było dla mnie. Czy zapisując się do Cannabis Clinic, Pana lekarz wiedział o tym, że chce Pan rozpocząć taką terapię? Nie. Nie wiedział, z tego względu, że po czasie się dowiedział, ale generalnie lekarze, przynajmniej większość, nie jest pozytywnie nastawionych do terapii właśnie konopnej. W Pana przypadku chyba to było inaczej, prawda? Jak lekarz ostatecznie zareagował? Mój lekarz zareagował po czasie pozytywnie, bo widział, że ja potrafię sobie benzodiazepinę właśnie konopiami zastąpić. Co było już dla mnie nieocenione dosyć, bo ja wiem, że marihuana na przykład nie wyleczy mnie z nerwicy, ale jak najbardziej pomoże mi właśnie, żebym nad sobą pracował, jakby chodził na terapię, chodził do psychologa i dzięki konopi łatwiej mi jest po prostu to wszystko osiągać. Bo wiem, że daleka droga jeszcze przede mną, ale na pewno jest lepiej niż było po prostu. Chyba o nerwicy dość niewiele dzisiaj się wie. Czy zgadza się Pan z tym? No, zgadzam się z tym. W ogóle jest bardzo dużo jakby na ten temat niedomówień, ponieważ słowo depresja na przykład jest w Polsce strasznie nadużywane. I wystarczy powiedzieć, że nie, dzisiaj ja nie idę na piwo, bo mam depresję i ha, 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 hi, 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 a to tak do końca nie jest na dobrą sprawę. Bo osoba, która naprawdę ma nerwice, lęki, tudzież depresję, ona nie pójdzie za dobrą radą na siłownię, na spacer, ani nic takiego. No, w skrajnych przypadkach to się kończy po prostu już na niewychodzeniu z łóżka. Czyli rozumiem, że odkąd leczy się Pan konopiami, udało się zmniejszyć liczbę leków przyjmowanych farmakologicznie? No, w tym momencie wyeliminować, tak bym powiedział. Co jest ogromnym sukcesem. Znaczy inaczej, nie ma typowej kwalifikacji, na jakie schorzenia powinna być wypisywana THC. Wbrew pozorom przy nerwicy nie jest to do końca powiedziane, ponieważ przy nerwicy THC, w szczególności odmiany Sativa, mogą te lęki dosyć nerwicowe, takie właśnie zachowania jeszcze bardziej wzmacniać, ale no, na szczęście w moim przypadku no, jest inaczej. I dzięki THC właśnie, dzięki konopiom potrafię łatwiej sobie radzić z tymi lękami, z tymi zachowaniami nerwicowymi właśnie. No i z czasem mam nadzieję, że i konopia nie będzie stosowana w tym celu właśnie. No i będzie dobrze. No na pewno skutki uboczne, które są przy konopiach, a przy standardowych lekach, to jest nieboła ziemia. Bo odstawianie na przykład clonazepanu, relanium, takich tego typu leków, to trwa tygodnie i to jest dla człowieka męczarnia. Ja już to przechodziłem i nie chcę nigdy więcej po prostu. Czyli nie. Tak naprawdę konopie są znacznie delikatniejsze. No zdecydowanie. Zdecydowanie są delikatniejsze. No ja jestem bardzo dużym wrogiem też porównywania konopi do alkoholu, tak? Gdzie alkohol jest przecież narkotykiem, o czym wiele osób zapomina. Bo prawda jest też taka, że gdyby alkohol był wynaleziony w XXI wieku, nigdy by nie był legalny. Nigdy. I taka jest prawda. A spirytus i to, co się dzieje z człowiekiem w trakcie i dnia następnego, a konopie, no to jest ogromna różnica. A czy nie czuje Pan zagrożenia? Jeżeli chodzi o uzależnienie. Ja wychodzę z założenia, że każda przyjemność uzależnia, tak? Czy to jest picie kawy, czy to jest konopia, czy to jest alkohol, czy to narkotyki twardsze. Każda przyjemność może uzależnić. To są wszystko bardzo rzeczy, takie właśnie kwestie indywidualne, tak? Bo na przykład no, morfina stosowana przecież w szpitalu pod kontrolą lekarza pacjenta onkologicznego nie uzależni, ale stosowana już no, rekreacyjnie, że tak powiem, no to już się jest straszne spustoszenie przecież w organizmie człowieka, tak? Bo jednak no, my jako ludzie zawsze będziemy dążyć do tego, żeby dostarczać sobie z zewnątrz tą taką troszeczkę jakby chemiczną przyjemność, tak? I to trzeba sobie tak trochę wypośrodkować. A jak wyglądała pierwsza wizyta w Cannabis Clinic? Jak wyglądał wywiad już stricte z lekarzem? Wywiad wyglądał tak, że mimo tego, że lekarz mój wiedział o tym, że ja już miałem wcześniej kontakt z konopią, no to i tak od podstaw mi wytłumaczył wszystko, jak korzystać na przykład i jakie jest dawkowanie, bo konopie na czarnym rynku nie są tak mocne na pewno. Konopi z apteki stosujemy dużo mniej ilościowo. Ja też zrezygnowałem z leczenia się, jakby, że tak powiem, konopiami z ulicy, bo mimo że są dwukrotnie tańsze, to jednak zanieczyszczeń, które tam możemy znaleźć, jest od groma i ciut, bo czarny rynek ma ogromne pomysły i ogromną ilość pomysłów na to, co można zrobić, żeby zwiększyć swój zarobek. I na przykład po części odmaczania marihuany w syntetycznych kanaboidach, co się dzieje w szczególności od mniej więcej 8 lat, gdzie dopalacze zaczęły być właśnie dosyć popularne, przez na przykład zwiększanie wagi przez maczanki z cukrem, z Brixem na przykład. I wtedy można się domyślić, co się dzieje z palonym cukrem. On się zamienia w karmel i zalepia nam płuca. I to jest takie ryzyko, no, czy gra jest warta świeczki, no nie jestem przekonany, tak? Panie Adrianie, a skąd tak szeroka wiedza na temat medycznej marihuany? Znaczy się szeroka to jest na pewno za duże słowo. Mam troszeczkę większą wiedzę niż taki przeciętny człowiek. Po prostu zawsze miałem dziwne hobby i interesowało mnie tyle stricte co konopia, co generalnie oddziaływanie substancji psychoaktywnych na człowieka, no bo przecież idąc dalej, nie tylko konopia może pomagać ludziom. To są takie gdybanie na lata do przodu, tak? No ale przecież z powodzeniem czy psylocybina, czy MDMA, czy ayahuasca do dzisiaj w sposób nielegalny no, ludziom pomaga jednak, tak? Jeżeli jest to wszystko pod kontrolą lekarza, no dlaczego nie? Wychodząc stąd, ja pamiętam za pierwszą wizytą, ja tak sobie pomyślałem właśnie, że wiele rzeczy, które dla mnie wydają się proste, jak na przykład używanie elektronicznej wagi, jak mielenie suszu, jak nabijanie waporyzatora, wielu ludziom może to sprawiać jakąś trudność, tak? No i stąd też potem pomysł na to wyszedł, żeby założyć właśnie grupę, na którą ludzie od podstaw będą mogli się dzielić swoimi doświadczeniami, pytać się co i jak, bo konopia jest mimo wszystko tematem tabu w Polsce strasznym. Ja do dzisiaj się z tym spotykam, bo mimo że susz kupuję mniej więcej w tych samych aptekach, bo wiem, że on jest, tak szczególnie na początku, jak się pytałem o susz właśnie medycznej marihuany, no to farmaceuci, oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy potrafili mnie bardzo ostro zilustrować i to wcale nie było miłe, że leki typu no bardzo ciężkie, twarde, jakiś clonazepam, właśnie sevredol, bez problemu są wydawane, a jednak konopia o tak w miarę małym potencjale uzależniającym i oddziałującym negatywnie na człowieka jest postrzegana jako naprawdę największe zło tego świata, tak? Wspomniał Pan o grupie. Mógłby Pan powiedzieć coś więcej? No mogę powiedzieć więcej, że no, ja grupę jakby wystartowałem. No, teraz na szczęście jest tam ponad 3000 osób i ta grupa jakby prowadzi się sama, ja ją tylko doglądam, tak? Jest to medyczna marihuana w Polsce, także zapraszam wszystkich, jakby ktoś chciał się dowiedzieć jakichś takich rzeczy podstawowych. no bo wiadomo, no grupa internet nigdy nie zastąpi jednak wizyty lekarza, tak? Czy dzięki tej grupie udało się Panu poznać również innych pacjentów, którzy stosują medyczną marihuanę? Masę ludzi, naprawdę masę ludzi, i ludzie też do mnie piszą z pytaniami naprawdę bardzo, bardzo podstawowymi, na przykład czy konopia im pomoże na migreny, tak? No ja staram się coś tam doradzić, no ale ja nie jestem lekarzem, ja się nie czuję na tyle kompetentny, żeby jakieś tam stawiać ludziom przecież diagnozy i jak najbardziej uważam, że po prostu najlepiej zapytać lekarza, który specjalizuje się w konopi. Telefon nic nie kosztuje do kliniki, tak? Zawsze można się dowiedzieć, czy jest się chociażby kwalifikowanym pacjentem, bo na przykład wiek może stać na przeszkodzie, że jednak ta granica między 20 a 25 rokiem życia jest często jednak nie do przeskoczenia, albo przynajmniej do przeskoczenia w bardzo takich uzasadnionych, pojedynczych przypadkach. Tak? Konopia nie jest wskazana dla młodych osób. To jest fakt. No. Panie Adrianie, to był bardzo interesujący wywiad i cieszymy się, że jest Pan naszym pacjentem. No, cieszę się również i oby do zdrowia i będzie dobrze.